Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo24, a ze mną w studio Bartosz Kotecki, pełniąc obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam zapytać na początek o to, jak wygląda sytuacja w czasie pandemii, jeśli chodzi o bezrobocie, bo wszystkim nam się wydawało, czy wydaje, że nagle wielki kryzys, wielki krach, a chyba tak do końca nie jest. Jeżeli chodzi o bezrobocie, to sytuację mamy ciekawą, ponieważ od marca zaczęła nam się mniej więcej epidemia i marzec był takim miesiącem, gdzie w efekcie stopa bezrobocia spadła o paręset osób, ale ta liczba osób bezrobotnych się zmniejszyła. Ale w kwietniu widzimy już, że liczby zaczęły rosnąć. Marzec 59,5 tysiąca osób bezrobotnych, kwiecień już 63,2 tysiąca osób bezrobotnych, ponad 3600 osób bezrobotnych więcej. To jest taka pierwsza oznaka, że nasz dolnośląski rynek pracy zaczął się zmieniać. To był taki krach, to po tym pierwszym miesiącu się okazało, że jakieś firmy upadają, czy czym to było spowodowane, że to bezrobocie tak wzrosło w tym jednym miesiącu, w marcu, nie w kwietniu? Tak? Na pewno mieliśmy taką sytuację, że pracodawcy zaczęli zwalniać. Pracodawcy zaczęli zwalniać te osoby, które były zatrudnione na umowy czasowe, na umowy cywilnoprawne, zaczęli redukować zatrudnienie pod kątem przygotowania się do nadchodzącego kryzysu i to była jedna z takich pierwszych oznak. To nie jest też jakiś taki dramatyczny skok bezrobocia, bo tą sytuację możemy porównać mniej więcej do tego, co w zakresie stopy i ilości osób bezrobotnych było rok temu, kiedy też mówiliśmy, że jest dobrze i te zmiany na rynku pracy idą w dobrą stronę, że mamy fajną koniunkturę i to, że liczba bezrobotnych cały czas nam się zmniejsza. No, po wstępnych danych majowych za pierwsze 3 tygodnie maja widzimy, że możemy się przygotować na kolejne 3000 osób bezrobotnych, co pokazuje, być może za cały miesiąc będzie więcej, co pokazuje, że faktycznie to bezrobocie zaczęło nam wzrastać. Ale to nie jest jedyny wskaźnik, który pokazuje, że rynek pracy nam się zmienia, bo też ze strony pracodawców widzimy, że liczba ofert pracy, jaką zgłaszają do powiatowych urzędów pracy, z miesiąca na miesiąc się kurczy. W styczniu 15 tysięcy, w lutym 12,5 tysiąca, w marcu 7,5 tysiąca, w kwietniu już tylko niewiele ponad 6, co znaczy, że ograniczają nabory, nie szukają pracowników, a przygotowują się do tego, co przyniesie im kryzys. Czyli chcą zatrzymać pracodawcy tych pracowników, którzy mają? Chcą ratować te stanowiska pracy? Pracodawcy bardzo mocno deklarują to, że nie chcą się pracowników pozbywać, mając w pamięci jeszcze tą sytuację, która była przed epidemią, czyli te problemy z pozyskaniem pracownika, kiedy ten rynek pracownika był bardzo rozgrzany, kiedy jakikolwiek nabór trzeba było powtarzać wielokrotnie, wyszarpiewać pracownika od konkurencji, kiedy sytuacja była na tyle trudna, że pozyskanie pracownika graniczyło z cudem. I chcąc uchronić się przed tą sytuacją, no bo kolejne fale odmrożenia za nami, przed nami jeszcze pewnie takie działania jakieś kolejne będą i mając to na uwadze, szykują się z tymi zespołami, które mają do przetrwania. Deklarują to, że są w stanie zatrudniać przez 3 miesiące nawet, niektórzy oczywiście, nawet jeżeli pracownicy mieliby nic nie robić tylko po to, żeby przetrwać. A z jakiej pomocy mogą skorzystać? No bo część pracodawców i część firm, pewnie spora, miała problem z tym, żeby sprzedawać, żeby produkować, chociażby restauracje czy takie instytucje, które jednak były związane z tym, że klient musiał wyjść, fizycznie przyjść, mogą skorzystać z pomocy, prawda? Tarcza antykryzysowa pozwala na to, żeby utrzymać pracownika, mimo że tych dochodów firma nie ma. Tarcza kryzysowa jest takim dość rozbudowanym narzędziem, które pozwala na dość, które ma w sobie dość wiele mechanizmów. Z jednej strony zwolnienia z ZUS-u, jakieś dopłaty postojowe dla mikroprzedsiębiorców, z drugiej strony te działania, którym zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, czyli dofinansowanie do ochrony miejsc pracy, gdzie w przypadku spadku obrotów w przedsiębiorstwie pracodawca może liczyć na dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników, może wprowadzić przestój ekonomiczny, czyli zatrzymuje przedsiębiorstwo i wtedy może dostać do 1500 zł razem ze składkami, a w przypadku, kiedy obniża pracownikom wymiar czasu pracy, to wsparcie może być w wysokości prawie ponad, minimalnie ponad 2600 zł razem
ze składkami. Czyli tak naprawdę jak ktoś nie miał żadnych przychodów, a chciał, żeby pracownicy zostali u niego, to mógł dostać takie postojowe, tak? Że człowiek nie szedł do pracy, pracownik nie szedł do pracy, ale mimo wszystko jakieś tam pieniądze dostawał. Albo pracownik nie szedł do pracy, albo szedł do pracy w jakimś ograniczonym zakresie, w takim, jakim wymagało tego przedsiębiorstwo. Do tej pory z tego wsparcia skorzystało ponad 2600 przedsiębiorstw, ponad 580 milionów złotych, to jest bardzo duża kwota i blisko 140 tysięcy miejsc pracy jest chronione przez okres 3 miesięcy. To nie jest też jedyne wsparcie z tej tarczy antykryzysowej, bo mamy też Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, który jest finansowany z pieniędzy Marszałka Województwa, między innymi z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy, z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego, przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie od 40 do 90% tej wypłaty minimalnej właśnie na ochronę miejsc pracy. I on jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli można powiedzieć, że Dolny Śląsk jest w czołówce kraju, jeśli chodzi o tę reakcję na tarczę, bo przedsiębiorcy zareagowali szybko, zareagowali od razu. Ta reakcja była bardzo szybka. Z jednej strony te mechanizmy związane z tarczą i tempo wydawania tych pieniędzy i ochrony miejsc pracy było bardzo dobre. Cały czas jesteśmy gdzieś w trójce przodujących województw, albo na pierwszym miejscu, albo konkurujemy ze Śląskiem i Wielkopolską. To raz, a jeżeli chodzi o pakiet gospodarczy, to był on bodajże drugim pakietem zaraz po Śląskim Województwie, który został uruchomiony ze środków samorządowych o bardzo dużej wartości, bo łączna wartość to 1 mld złotych, który też ma za zadanie wspierać przedsiębiorców. Czyli i przedsiębiorcy zareagowali, i samorząd zareagował, tak? Dokładnie. I przedsiębiorcy, i ministerstwo, i samorząd. Wszyscy po to, żeby zwiększyć szanse przetrwania tych przedsiębiorstw i ratować te resztę dobrej koniunktury, podtrzymać to, co jeszcze zostało. Ale są przedsiębiorstwa, które też działają głównie w sezonie, bo za chwilę już właściwie te prace na polach ruszyły, wszelkiego rodzaju zbiory i prace chociażby takie w restauracjach, ogródkach i tak dalej, i tak dalej. To są prace sezonowe. Jak wygląda sytuacja teraz takich przedsiębiorców? Czy mogą skorzystać z jakiejś pomocy i czy faktycznie potrzebują teraz tych pracowników? Bo to na pewno będzie wyglądało zupełnie inaczej niż w ubiegłym roku. Czy wygląda zupełnie inaczej niż w ubiegłym roku? Zapotrzebowanie na pracowników sezonowych jest, to nawet widzieliśmy teraz niedawno, mieliśmy sezon szparagowy za sobą i wszystkie informacje płynące ze strony tych przedsiębiorców, którzy prowadzą gospodarstwa z tymi uprawami sezonowymi, była bardzo duża potrzeba pracownika. Oni pracowali. Nawet słyszałam takie opinie od jednego z sporych przedsiębiorców, który powiedział, szparagów w tym roku nie będzie. Nie będzie, bo nie ma kim robić po prostu. I to zapotrzebowanie na pracownika jest bardzo duże. W styczniu mieliśmy około 3000 pracowników sezonowych zarejestrowanych. To był całkiem niezły początek roku, ale luty już pokazał bardzo duży spadek, kwiecień pokazał spadek trochę ponad 1000 pracowników, ale teraz w maju widzimy, że te liczby z powrotem zaczynają rosnąć, ponad 2000 pracowników sezonowych i to się nam będzie rozkręcać, to się nam będzie rozgrzewać. Wszystko jeszcze zależy od otwarcia granic i od tego, czy ci pracownicy będą skłonni przechodzić kwarantannę, no bo jeszcze są do tego zobowiązani. No właśnie, jak wygląda ta sytuacja pracowników z zagranicy? Bo bardzo dużo tutaj na Dolnym Śląsku, 90% z tego, co widziałam z dokumentów od Państwa, że 90% pracowników cudzoziemców to są Ukraińcy. Czyli teraz się okazuje, że mogą się pojawić jakieś problemy. Raz, że granica, dwa, że pozwolenia na pracę i tak dalej. Jak wygląda ta sytuacja cudzoziemców tutaj we Wrocławiu? Na Dolnym Śląsku. Pracownicy z Ukrainy zawsze byli tą wiodącą grupą z tych pracowników spoza naszego kraju, którzy u nas starali się o pracę. Tutaj podobnie jak z tymi pracami sezonowymi. W styczniu 15 tysięcy, w kwietniu trochę ponad 4, ale maj już pokazuje, że różne odmrożenia i też pracownicy oswoili się na pewno ze stanem epidemii, bo prawie 7 tysięcy osób. To i tak jest łącznie w całym, w skali województwa 52 tysiące zarejestrowanych oświadczeń o umożliwienie cudzoziemcowi pracy w naszym kraju. To jest połowa tego, co w zeszłym roku.
Ale czy też taką pomoc mogą otrzymać cudzoziemcy, jeśli chodzi o ochronę miejsc pracy? Czy to jest tak, że na przykład na jakieś sezonowe prace nagle się okaże, że przedsiębiorca musi mieć pracowników sezonowych, a te spadki jednak przychodów były dość spore, jak z tymi szparagami chociażby, że szparagów nie będzie. Też mogą skorzystać przedsiębiorcy? Jakie są warunki? Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie naszego kraju i zatrudnia legalnie i ma tych pracowników i jest w stanie ich wykazać, może starać się o dofinansowanie ochrony miejsc pracy. Tutaj nie ma barier, to jest też ochrona nie tyle samego miejsca, to ochrona pracownika, czyli jest to powiązane bezpośrednio z danym Kowalskim czy Nowakiem, który w firmie pracuje. A jak pan sądzi, jakie będą teraz tendencje do tego, co się zadzieje na rynku pracy, bo ten rynek pracy co chwilę się zmienia. Część osób przeszła na pracę online, to dało się jakoś to uchronić, część osób niestety nie mogła. Jak to się będzie zmieniało, jakie są tendencje, bo państwo pewnie zauważają to. Tutaj wydaje mi się, że ciężko pokusić się o taką bardzo mocną, jednoznaczną ocenę tendencji czy tego, co będzie, bo taką sytuację, jak mamy teraz, mamy po raz pierwszy i mamy nie tylko w naszym kraju, nie tylko w Europie, ale mamy globalnie tak naprawdę i to bardzo mocno na pewno wpłynie na rynek pracy. Myślę, że musimy się liczyć ze zwiększeniem bezrobocia i z pewnym nastawieniem ludzi na oszczędzanie, czyli też i wydatki tych zwykłych osób plus wydatki samorządów, przedsiębiorców będą pewnie ograniczone. Nie będzie szło to w stronę inwestycji, tylko w stronę jakiegoś takiego ochłodzenia, wstrzymania, oszczędzania i zobaczenia, co będzie. A jeżeli chodzi o tendencje, to na pewno wszyscy zobaczyli, że można pracować zdalnie i bardzo dużo rzeczy można wykonać nie będąc w siedzibie firmy, urzędu, przedsiębiorstwa, tylko robiąc to z domu i myślę, że to będzie naprawdę ciekawy kierunek, które może być owocny i przynieść nowe rozwiązania na rynku pracy. Ale w urzędach też, bo u państwa też przez internet można było wiele rzeczy załatwić czy wysłać jakieś dokumenty. U nas w urzędzie praktycznie wszystko można było załatwić online. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że 95% pracowników pracowało w tym krytycznym okresie w sposób zdalny i jak widać można było zdalnie osiągnąć całkiem niezłe efekty, jeżeli chodzi o przyznawanie tego wsparcia przedsiębiorcom. Mówił pan o tym, że rok temu to był rynek pracownika, trudno było znaleźć pracownika, też utrzymać go, bo to szkolenie kosztuje i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to pracownicy przebierali w ofertach pracy. Jak pan sądzi, jak będzie teraz? Czy ten rynek pracownika dalej będzie rynkiem pracownika, czy wróci sprzed kilkunastu lat taka historia jak rynek pracodawcy? Czy to niemożliwe? Na pewno będzie ciekawie, bo z jednej strony mamy taką sytuację, że pracodawcy zgłaszają coraz mniej ofert pracy do urzędów pracy i wzrasta nam liczba osób bezrobotnych, czyli bardziej idziemy w stronę osiągnięcia takiej równowagi niż takiego jednoznacznego opowiedzenia się rynku pracy po której stronie, czy pracodawcy, czy pracownika. A jak będzie, to zobaczymy, myślę, na jesień. A jeśli chodzi o tą pracę zdalną i właśnie o rynek pracy, to czy sądzi pan, że też zmienią się jakby takie tendencje do tego, że być może ludzie przejdą na tą pracę zdalną w sensie takim, że zostaną samozatrudnieni i będą szukać ofert na zewnątrz? Myślę, że jest to ciekawa propozycja, bo też w jakiś sposób urozmaica życie zawodowe, że można pracować w wielu miejscach równocześnie, jeżeli ktoś ma taki potencjał. No, urząd nie może sobie na taką rozrzutność pozwolić i pracownikowi urzędu na pewno byłoby ciężej. Ale online pokazały nam te czasy, że online wiele rzeczy można robić. Online pokazało, tak powiem, z mojej perspektywy, że jako pracodawca na pewno jesteśmy w stanie oszczędzić na wielu rzeczach, które do tej pory były dość kosztochłonne. Nie tyle kosztem pracowników, bo pracownik też zyskuje coś z tej perspektywy. To jest kwestia pewnej organizacji, wyposażenia pracownika w odpowiedni sprzęt i to pokazuje, że może to działać całkiem dobrze. A może to też będzie teraz tak, ja tak się zastanawiam nad tym, czy ta praca zdalna, czy to, czego się wszyscy nauczyli, pracownicy i pracodawcy, może spowodować, że część osób, które do tej pory szły na przykład na zwolnienia albo wykorzystywały chociażby urlopy wychowawcze, bo nie miały z kim zostawić dzieci, teraz będą mogły przejść na część etatu, chociażby taką zdalną. Jak pan sądzi, czy to będzie możliwe, chociażby patrząc na pracę w urzędzie? Długo mówiło się, od dawna może mówiło się o elastycznych formach zatrudnienia, ale w praktyce wyglądało to bardzo różnie, czyli z reguły nie było tych elastycznych form zatrudnienia. Mówiło się o telepracy i było takie narzędzie
dofinansowane z ustawy o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, można było z takiego narzędzia skorzystać właśnie, żeby uelastycznić sposób zatrudnienia pracownika. Wydaje mi się, że ta liczba narzędzi elastycznych powinna się teraz rozwinąć. Powinno być ich więcej, więcej możliwości dla osób właśnie po to, to zresztą ktoś kiedyś już badał, że pracownik zatrudniony w sposób zdalny mniej korzysta ze zwolnień, mniej korzysta z jakiejś nieobecności i jest dla pracodawcy wbrew pozorom dość dobrym zasobem pod kątem takiej efektywności. Czyli jest szansa na to, że będzie dofinansowanie na takie stanowiska pracy i że ludzie chętniej z tego skorzystają, że będą się mniej bali też tego? Myślę, że jest szansa. Wszyscy się troszeczkę oswoiliśmy przez te prawie 3 miesiące z faktem pracy zdalnej i ten czas pokazał, że można. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bartosz Kotecki, pełniący obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, był moim i Państwa gościem, a ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Thank you.